Gmina Ciasna w powiecie lublinieckim była gospodarzem 12 dożynek województwa śląskiego. Myślę, że te dożynki to są podsumowaniem całorocznej pracy rolników całego województwa śląskiego. I ten rok, pomimo że nie był zbyt udany dla żniwiarzy, bo pogoda nie sprzyjała zbiorom, będzie jednak dochodowy. Przemarsz korowodu dożynkowego, konkursy wieńców, festyn ludowy, występy zespołów folklorystycznych to główne punkty organizowanych po raz 12 wojewódzkich obchodów Święta Plonów. Mogę powiedzieć, że wszyscy w gminie rolnicy są po żniwach. Wydajność zbóż oprócz rzepaku jest dobra, średnio dobra i tak mi dobrze. No. Na ten rok wydaje mi się, że to jest dobry rok. Dożynki wojewódzkie stały się skutecznym sposobem promowania oraz honorowania materialnego i kulturalnego dorobku regionalnych środowisk rolniczych. Sprzyjają także pielęgnowaniu ludowej tradycji przekazywanej na wsi z pokolenia na pokolenie. Maryś moja miła, nie puść tak srogo, przed zakochoną ciebie. W uroczystościach uczestniczyli m.in. marszałek Adam Matusiewicz, członek zarządu województwa Aleksandra Banasiak i wiceprzewodniczący sejmiku Andrzej Gościniak. Przybyli także samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych.